moje lekcje czasem wyglądają inaczej. Nazywam się Barbara Dubiecka-Kruk. Od 24 lat jestem nauczycielem. Nauczycielem matematyki. Uczyłam zarówno w szkole podstawowej, pracowałam z nauczycielami, teraz uczę w liceum Artes Liberales. Przez cały ten okres to ja jestem dla siebie najważniejszym uczniem. Zawsze interesowała mnie technologia. Dostrzegałam w niej z jednej strony pomoc, a z drugiej strony taki haczyk, taką marchewkę, która może zachęcić uczniów, dodatkowo porwać i zmotywować. Bardzo wcześnie ta technologia pojawiła się w moim zawodowym życiu. Tworzyłam różnego rodzaju aplikacje, byłam współautorem podręcznika, jednego z pierwszych podręczników, do którego dołączona była płyta CD. Na płycie CD zamieściliśmy i zadania, i rozwiązania, i filmiki, i nawet generator, i kart pracy, i elektroniczny dziennik. Największą satysfakcję i największy fan miałam, gdy poznałam Minecrafta. Weszłam do tego świata, testowałam, sprawdziłam, jak można wykorzystać jego potencjał, matematyczną moc Minecrafta. Powstał projekt Ograj Matmę i kilka tysięcy nauczycieli postawiło przy mnie pierwszy swój krok na polu Minecrafta. Nic tak nie porywa jak nauczyciel, który posługuje się językiem uczniów albo wchodzi do jego świata. Teraz taką niesamowitą siłę, która może popchnąć uczniów w edukację, jest sztuczna inteligencja. Mnie sztuczna inteligencja towarzyszy bardzo często. Korzystam przy tworzeniu scenariuszy do generowania różnego rodzaju zestawień, raportów, tworzeniu równoległych wersji kartkówek, ale też pomaga mi sztuczna inteligencja redagować oceny opisowe. Jeżeli chcesz kogoś nauczyć, to musisz mówić jego językiem. Uczniowie pójdą za tobą na pole Minecrafta, na lekcje matematyki i pokochają zarówno to, co mówisz, jak to, co robisz.